Welcome back to Witcher 2. They will start with reading a letter from Margot to Iorfed. Contrary to her claims, Einar Galsoll is no collaborator. He yields to Loredo only as much as it is necessary, and is never servile. Louis Merz, however, should be a target. He's kin of some sort to the commander, brought here from God's nowhere, and has become the most important cog in the bureaucratic machine. He dances to that old bag Clovis's tune. You should get her too. I have a personal score to settle with her. Those from Lobinden are alright. Don't touch them. I suggest you make contact with Anishka. People have grown used to her trips into the forest. She could carry messages and nobody would notice. I think she might be a witch. At the very least, she helps my girls whenever they get into trouble. Someone will try to lynch her sooner or later, so you may offer her protection in exchange for her aid. And I have no idea what to think about that Melina. Well, I'm sorry to tell you, but Melina is probably dead. Yeah. But it is merely because I misunderstood what I was choosing. You know? No, wait. How the hell am I? The other way. Mm-hmm. Completely the other way. In the elven ruins, yeah. And what, is it really? Yeah, I guess we can say it's elven ruins. So mostly it's just a... What? Okay. Alright, and I forgot to level up. This one I've maxed out. Unlocks the ability to deal damage to many opponents. What does that mean? Does that mean I get to hit everyone in range of my sword? So that didn't happen to up until now? Hi. Iorved czeka, Duan. Yeah, sure. Iorved, here you are. Gdzie on jest? Triss teleportowała ich do Doliny Pontaru. Zmusił ją. Nie. Skojatel w Edirn zapłacą krwią za moją głupotę. Elias, przygotuj oddział do wymarszu. Ruszacie natychmiast. What's so important in Upper Edirn? Dlaczego Dolina Pontaru? Dolina Pontaru jest jak kawał dobrego mięsa, na który rzucają się psy. Skojatel gryzą najmocniej. Bo to nasza ziemia. Z dziada, pradziada. Nie jestem bandytą, Gwynblade. Jestem dowódcą wielkiej armii. What do you know about Vergen? Powiedziałeś, że udajesz się w okolice Vergen. To prawda. Czego miałbyś szukać u krasnoludów? Henselt rozbił obóz ze swoją armią na prawym brzegu rzeki. Dziewica i czarodziejka zbierają armię do obrony Edirn. Jaka czarodziejka? Filipa Eilhart. Co redańska czarodziejka robi w Edirn? To jej sprawa. You want to be king? I co, postanowiłeś zostać królem? Król Iorved pierwszy? Nie chcę być królem. Mówiłem ci już, że znam głowę, do której pasuje korona. Trzeba ją tylko na nią nałożyć. Czyja ta głowa? Należy do kogoś, kto wierzy w prawość, uczciwość i honor. Do kogoś, kto nie zaprzeda się Nilfgaardowi za garść orenów. Do kobiety imieniem Saskia. To twoja narzeczona? Nie kpij, Gwynblade. Bo mówisz o niej, jakby była dla ciebie kimś więcej niż tylko ładną główką do korony. Zmienisz zdanie, kiedy ją poznasz. Wkrótce cały świat usłyszy o odwadze dziewicy z Edirn. Dowiodła już tej swojej odwagi? Czy tylko tak mówią? Tak. Pokonała smoka. Looking to create an elven state? Chcesz utworzyć państwo elfów? Państwo elfów już istnieje. Nazywa się Dolblatana. Włada nią Francesca Findaber. Włada? Nie, ona tylko wypełnia polecenia Nilfgaardu. A nam chodzi o prawdziwie wolne państwo. Kraj, w którym elf będzie mógł wejść do każdej karczmy.
Kraj, w którym ludzie będą mogli bez lęku zapuszczać się w las. And what's your plan exactly? I czego oczekuje ode mnie dowódca armii? Żebyś wyruszył ze mną do Edirn. Być może znajdziesz tam swoją czarodziejkę. Ale na pewno poznasz kogoś, kto wkrótce zmieni układ sił na północy. Okay, there was a massacre in town. We Flotsam był pogrom. Ulice spływają krwią twoich pobratymców. Wiem. Dlatego potrzebuję twojej pomocy. Chcesz, bym razem z tobą mordował ludzi? Pragnę śmierci każdego z tych Dwan. Ale nie o to chodzi. Naszym celem jest Dolina Pontaru. That's 2 days away on foot. To 2 dni drogi. Nie zdążysz. Mam plan. Dam radę. Ta? Jaki? Najpierw powiedz, czy nam pomożesz. What's it all about, Jorvet? Muszę wiedzieć więcej. Teraz nie podejmę decyzji. Nie, Vatgern. Pomogłeś mi z Leto. Dlatego w ogóle teraz rozmawiamy. Obaj chcemy dopaść tego samego sukinsyna. Ale nie zapomniałem, w jakim towarzystwie tu przypłynąłeś. Decyduj teraz. Puszczę cię wolno, jeśli odmówisz. Później nie mógłbym. Rush now. I need pomogę to... wam. First. Ale mam jeszcze coś do załatwienia. W takim razie załatw to szybko. Będę czekał. Sultan? Porozmawiaj z Jorvetem. That's all that we have? Yeah, Vernon Rush. Jorvet czeka Duan. Oh, that's so far away. Yeah. Give me a second, I need to hear Rush out as well. So, Jorvet is pretty convincing, but we have a deal with Rush as well. The thing that they can get along is a whole different matter. I actually wonder how it affects how our choice right now affects the rest of the game. Well, first things first, I'm glad Rosh is alive, wasn't killed. Even though we gave Jorvet his blade. The game's having some issues with loading today, I don't know why. Actually playing this game makes me kinda wanna play Gothic. I don't know. Sure. O, hi. Rosh, sprawy się trochę skomplikowały. Co ty do cholery robiłeś ze Skojatel? Rzuciłeś Jorvetowi miecz! A ty co, śledziłeś mnie? Za kogo ty mnie masz, Geralt? Mam od tego ludzi, konkretnie Wes. You don't trust me. Jorvet pokłócił się z Leto. Chciałem to wykorzystać. Co to za Leto? Królobójca. Już jesteście po imieniu? Może jeszcze strzeliliście sobie po kielichu? Nie wkurwiaj mnie. Zrobiłem wszystko, żeby go dopaść. Gdybyś mi zaufał, pewnie bym go już miał. Królobójca uciekł do Vergen w Dolinie Pontaru. Zmusił Triss, by ich teleportowała. Cholera, on sobie z nas kpi. Dobra, skoro tak chce się bawić... Dandelion said you learned something new. Jakieś nowiny? Loredo skumał się z Kedven. Kupiec, który u niego pomieszkuje, to agent Henselta. Nasz poczciwy komendant przyjął trzos pełen złota i przysiągł wesprzeć kedweńskie oddziały w razie konfliktu. No i co w związku z tym? Jak to co? Zamierzam dorwać tego szpiega i wydusić z niego informacje. Komendanta Loredo skazuje na śmierć. Rosh, płyniemy do Doliny Pontaru. Nie wypływam, dopóki tego nie załatwię. Szpieg może coś wiedzieć o królobójcach. Nie zdziwiłbym się, gdyby za tym wszystkim stał Henselt Skedven. What sparked the massacre? Całe Flotsam płonie. Jak to się zaczęło? Gdy Wes doniosła, że umówiłeś się z Jorvetem, rozkazałem Loredo zapewnić nam wsparcie. Banda durni. Mieli czekać na sygnał, ale kuszników swędziały palce. Mimo zaskoczenia, Jorvet, Skojatel urządziły nam piekło. Ledwo uszliśmy z życiem. Wielu moich ludzi jest rannych, ale ci od Loredo... Gdy w faktorii gruchnęło, że elfy wyrżnęły tuzin żołnierzy, ojcowie dwóch z nich postanowili odreagować na elfie dziewczynie. Resztę znasz.
Sorry, I had to get some drink. Okay, później się zobaczymy. Cholera, to nie jest schadzka, Geralt. Nie da się tego przełożyć. We are going with Scoia'tael. Vernon czeka w środku. Vernon knows. Hopefully he trusts us. Yep. Hopefully he trusts us enough. Quick save here. Hopefully. Maybe, wait, can I save it? I hoped I can get the manual save and name the file like choice or something. But we will go with Scoia'tael. Mainly because they have a fast means for us to travel to the or something, and I imagine the top priority is to find leather and trees. What's happening in here, Roche can deal with that himself. That's his job. He will be angry. But I hope he trusts us enough to not send any more bounty hunters away. Or new arrest warrant. That's a lot of hopes, that's a lot of ifs. But, you know, priorities, okay? Jorwet czeka, Duan. Przemyślałeś moją propozycję? Count me in. Pomogę wam. Razem dopadniemy Leto. Świetnie. Nie ma czasu do stracenia. Musimy odbić jeńców, trzymają ich na barce. W mieście był pogrom. Jak chcesz to zrobić z tą garstką? Nie jesteś pretensjonalny, jesteś szalony. Moja matka też tak mówiła. Where am I? Where do you want to meet now? Okay. Oh, please don't tell me you want to raid the city, the town, the something. Oh, wait, we have the other. No, the other one it will be at. Yep. It's in failed status. Although I don't think it should be counted as that. If you are a extreme perfectionist, it would hurt. Yes. I'm hurt because we screwed up the thing with Melina. Hi, guy. Where's your bed? Jestem. Jesteś wreszcie. Faktoriarz się gotuje. Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Nie będziemy wchodzić do miasta. Podzielimy oddział. Ty uderzysz od przystani, dostaniesz najlepszego zwiadowcę. Ja zresztą podpłynę rzeką. Większość straży powinna być w faktorii. Czyli pogrom jest nam na rękę. Ująłbym to nieco inaczej. Jasne. Okej, okay. What was you said? Ruszajmy. Rozdzielimy się na klifach. Scoia'tael! Evelien Vrihet! Vrihet! Za mną! Oh, well, climb the cliffs. Wait, what do you mean by that? Okay, over there. So, where's my... Oh, trap. I know that my reaction is always the same to traps. Get this girl, stop trying to pick up these rocks.
That's definitely not the way. I'm trying to look like... Here. Oh, okay, so we were... No, I don't know. I'm confused. Okay, I will follow those guys. I guess they are standing there. I guess waiting. Yep. Oh, so we are fighting. Eight. What the? Oh, the sound was bad. Okay, I have no idea what's happening. I don't think I can see. Run away. No, thank you. Just climb, just go up. There's two more of them. I think this needs a pass. Wait, can I go around here? Nope. Okay, so I gather some mushrooms. Hi guys! So we are officially against humans. Thank you guys. We are officially against humans. We'll try to do whatever. I guess Jorvet will try to trick us again. Tu się rozstajemy. Enwet poprowadzi was do przystani. Roż, dlaczego odpływają? Nie wiem. Mam przeczucie, że jednak się spotkamy. Zaczynamy. Someone was... Okay, this way. Why am I sneaking all of a sudden? That's a lot of guards. Skąd tu tyle wojska? Ktoś ich ostrzegł? Trzeba ostrzec Jorveta. Skojatel! Za późno. Ruszamy. Okay, we just don't... We are not sneaking anymore. Oh, that way. Hello, girl. It works now. Really? Ah!
that we cannot watch. Iggy. Bałem się, że nie dasz rady, Wiedźmin. Wait, and I Axi? Nope. That was one. Those fat ones are all on me. You're joking. Please regenerate. No, screw me. Can someone calm down? Can someone come here and help? Or are you just gonna stand there and let me heal? Okay, I think I found where they are, where their aggro ends. I'm gonna use it to my advantage. Hehe. Oh god damn it. Really? I'm out of here. Stand still! Are you? How did you? Oh, whatever. I was like, how did he? Hurry, he's back, so I can do this. Wiedziałem, że się zwąchasz z tymi śmierdzielami, mutancie! Bohater się znalazł! Jeśli odpłyniecie, spalę te dziwki z żywcem! Płyniemy. Nasze kobiety są gotowe na śmierć. Ale ja nie jestem gotowy. Idę. Really? Okay, well, I mean, I can understand that, but... Blooded one. Yeah! Ratuj elfki, Wiedźminie! Loredo oszalał! Spali je żywcem. Kędożyć to Wiedźmin dobrze robił. Are you freaking kidding me? Can I go inside, please?
go on. They don't sound like they are in that. Gdzie Loredo? Uciekł. Gwynblade! Loredo ściąga posiłki! Odpływamy! Wieża płonie. Musimy skakać. Nie możemy. Jesteśmy związane. Pomóż nam. I'm on it. And now out you go and jump. Loredo uciekł. Długo nie pożyje. Jeśli nie wykończą go miejscowi, zrobi to ktoś inny. To bez znaczenia. Ocaliłeś nasze kobiety. Jesteśmy twoimi dłużnikami. Pomóż mi znaleźć królobójcę i Triss. To będziemy kwita. W takim razie do Vergen. Odpływamy! Did you see Roche? Vernon Roche. Wypłynął bez przeszkód. Nic mu nie jest. Pogawędziliśmy chwilę, gdy szedłeś na klify z łucznikami. Chciałem, by wiedział, że odpływa tylko dlatego, że mu na to pozwoliłem. Okej. Okay. Oh, wow, 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 wow. Temerskie oddziały specjalne, utworzone przez Foltesta do zwalczania Skojatel po pierwszej wojnie z Nilfgaardem. Weterani, profesjonaliści, najlepsi z najlepszych. To koniec, Roche. Widzisz te tarcze? Brakowało mi tylko temerskich lilii. Pokonałem dowódców wszystkich oddziałów specjalnych na północy. Teraz będę mógł zjednoczyć Skojatel. Kończ już. Nie zabiję cię, Roche. My, Ensid, nie zabijamy ostatnich przedstawicieli wymierających gatunków. Żyj i pamiętaj, kto cię pokonał. Bo mogę to zrobić jeszcze raz. Wafail, Vernon Roche. Popełniasz błąd, Jorvet. Znajdę cię. Wypływamy! Udało się. To dopiero początek, ale cieszę się, że stanąłeś po właściwej stronie. Zazdroszczę pewności. Królobójca zagrał nam na nosie. Porwał Triss Merigold. Zupełnie jakby życie Foltesta mu nie wystarczyło i musiał mieć również jego byłą doradczynię. Nie namyślając się długo, zaokrętowałem się na barkę i zabierając ze sobą Geralta, ruszyłem w głąb Doliny Pontaru. Tam właśnie, jeśli wierzyć elfom, zebrali się wolni ludzie pod sztandarami Vergen, by walczyć z kedweńskim najeźdźcą. Nadmienić tu należy o wyjątkowych personach, które przyłączyły się do mojej drużyny. Choć przyznaję, że przykrym jest towarzystwo łotrów i morderców z komanda Skojatel, to pomoc Jorveta i jego niesławnej kompanii wielce okazać się może pomocną. Pomoc? Pomocną? Coś nieładnie. Przydatną, o, lepiej. He really is a poet, isn't he? Trzy tysiące ludzi spłonęło w jednej chwili. Pamiętam ciszę, jaka zapanowała, gdy wieści dotarły do Wengerbergu. W pałacu, na ulicach, w domach. Cała stolica zastygła w milczeniu. Tutaj wszyscy krzyczeli. Byłam gdzieś za tym wzgórzem.
w samym środku masakry. Co zamierzasz, Saskio? Nie dopuścić do sprzedania Edirn. Nie stać nas na wojnę z Henseltem. Musimy pójść na układy. Wojaczkę zostawmy, nie książę. Myślę o Henselcie. Jarpen Zigrin mówił, że król jest porywczy. Sprowokuj go do bitwy. Potem będziemy się układać. Wciąż nie mogę uwierzyć, że szlachta zdradziła. Pluj na szlachtę, książę. Po tym, jak moi chłopi pobili ich nad Dyfnę, nic już nie znaczą. Na krewę, panie! Ta dziewka to demon wcielony! Po pierwsze, ta dziewka ma imię. Po drugie, nie mam lepszych dowódców. Wszyscy nas zdradzili. Ale ona jest potworem! Krewę zesłała mi sen! Wężowa demonica pożre twe dziedzictwo! Milcz już, Olkanie! Zbliżamy się. Podpiszemy wszystko, najjaśniejszy panie. Chwila! Mamy gości. Witaj, Stenisie, synu Damawy. Hej. Witaj, Henselt. Widzę, że czujesz się w Edirn jak u siebie w domu. Nie przypominam sobie, żebym wysyłał zaproszenie. Felard cię wyręczył. Jestem tu na jego prośbę. Nie złamałem traktatów pokojowych. Jeszcze. To prawdy? Panie Brogan, proszę eskortować hrabiego Felarda w ustronne miejsce i ściąć go. Nie waż się, szczeniaku! Nie jesteś królem! Twój ojciec by... Mój ojciec nie żyje. Jeszcze żałoba po nim nie minęła, a ty już zdradziłeś jego kraj! Wasza wysokość, proszę o ochronę! Ten młody człowiek jest szalony! Zabrać go! Ależ... Wasza wysokość! A nasze układy? Już cię nie potrzebuję, Felard. Ktoś jeszcze ma jakieś obiekcje? Doskonale. Zatem przejdźmy do rzeczy. Dobrze powiedziane. Karty na stół. Mam w obozie ponad 200 zbrojnych. Wystarczy, by utrzymać przeprawę przez kilka godzin. Za rzeką czeka 5000 głodnych walki zuchów. Co ty na to? Greater forces have crumbled beneath Vergen's fall. Jeśli zaatakujesz Vergen, będziesz miał 5000 martwych zuchów. Dobrze się zastanów, chłopcze. To tylko kawałek ziemi. Oddaj mi go, a zachowasz koronę. Jeśli staniesz do walki, zgniotę cię bez litości. Oddaj mi dolną Marchię i wracaj do Wengerbergu. This upper Edir. Wiesz, dlaczego w Edirn nie ma margrabiów? Bo nie ma Marchii. To jest górne Edirn. Moja ojcowizna, moja ziemia, moi poddani. Uważaj, wilczku, warczysz na niedźwiedzia. Nie dam się zastraszyć, Henselt. Być może. A może to tylko przedstawienie? Może w głębi ducha strasz w portki? Może wystarczy nacisnąć i zaczniesz piszczeć jak panienka? No to sprawdź mnie. Męczy mnie ta rozmowa. Mam nad tobą przewagę i błyskotliwe słowa nic nie zmienią. Obaj wiemy, że nie odejdę stąd z niczym. Co proponujesz? Withdraw your army and you'll save them for... No, I mean, I think it's... No. Wycofaj swoje wojska za Pontar. Raz i na zawsze zrzeknij się roszczeń do górnego Edirn. Hola, hola, chyba nie zrozumiałeś pytania. Co będę z tego miał? Pokój. Drwisz sobie? Myślisz, że to zabawa? Właśnie wywołałeś wojnę, gówniarzu. Nie będę słuchał gruźb. Spotkaliśmy się, by rozmawiać. Morda w kubeł i łap za broń! Saskio! Jestem gotowa. Zapraszam do tańca, królu. Earlier? I'm trying.
this one. And one of the professors decided to ignore me for a whole semester when I tried to contact him. Stać! Przestańcie w imię krewy, Frey i Melitele! For the end. Where he was absent for more than half of the lessons when I tried to meet him in person. And now I just have to write another message to his mail. Hopefully he will answer me this time. But what I found out, what I also found out was that he is answering everyone else but me. Oh yeah, tough luck. Natryskające mlekiem cyce wszechmatki, Geralt z Rivii! W dodatku w doborowej kompanii! Jarpen Zigrin! Kopę lat, stary kutafilu! Dobrze cię widzieć w zdrowiu! Co się tak gapisz, jakbyś ducha zobaczył? Nie wyściskasz starego drucha? Geralt ma problem z głową. A, znaczy naprawdę zasiekł Foltesta? Dla mnie to dobrze! Foltest był kutwa i ruchacz! Dobrze zrobił Geralt! Nie o to chodzi! Stracił pamięć! Nie zabiłem Foltesta. A, jasne, jasne. Co za różnica. Ktoś inny go utłukł. Mamy teraz większy problem. Gdzie Saskia? Ej, co tu robi ten rzeźnik? Przyprowadziłem 100 łuczników. Najlepszych na świecie. Chcemy wspomóc waszą sprawę. No to se poczekacie, bo Saskia i książę Penis, tfu, znaczy Stenis, poszli paktować z Henseltem. Czekamy tu z chłopcami, jakby się coś miało. Słońce zgasło, wołajcie magiczkę! Geralt, idziemy. Just let me end this. Ratować Saskię! Nie może zginąć! Okay, they are. Might as well wait. If you didn't, no, I have more talents. Oh, yes, yes. Please give me vitality. Oh, yes.
Okay, a lot. Oh, I don't know. Okay, this doesn't work. No, it works. No, it doesn't. It doesn't. Okay, and I'm gonna end this part right here. So for now, okay. Life ends you soon. Bye.